Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku będę czyścił komin. Nigdy nie robiłem tego od strony dachu. Raz czyściłem komin od dołu, jak wcześniej wynajmowaliśmy dom tutaj na wsi. I może być ciekawie. Dlatego muszę jeszcze zrobić mały płotek. Sylwia idzie do pracy. Ogarnęliśmy trochę chatę i fajnie było również gdzieś jechać, coś porobić fajnego, no ale te obowiązki koło domu też muszą być zrobione. Nie czyściłem komina już od dłuższego czasu, muszę to zrobić i tyle. Także będzie ciekawie i jak jesteście zainteresowani, to zapraszam. Sylwia jak zwykle, sobota do roboty. Gotuję jeszcze nam obiadek elegancko. No i tyle. Także zaklejam kominek od dołu. Idę po sprzęciol na górę i jedziemy. Lenek już jest stary. Taki trochę schorowany, mam problemy z łapami. Leczyliśmy go tam trochę, też dostawał jakieś tabletki. No ale co zrobić? Starość nie radość. Nie czuczu? Co robisz? A jagarkiem go sposiadł. Matka Polka. Ja. Elegancko teraz. Tu jest sprząta, pracuje. Ja, teraz kibelek i dorwaj tu elegancko. Co to sobie robisz tu? Zupę Pascala, no co robisz? Znam zupę Pascala. Znam zupę Pascala? Na dwa dni. A za niedługo, muszę zakleić kominek. Praktycznie w każdym domu jest kominek. Pamiętam, jak kiedyś wynajmowaliśmy, chcieliśmy wynająć chatę, szukaliśmy z Kamilem właśnie jakiejś. Oglądaliśmy taką starą chatę, w każdym pokoju był kominek, w ogóle taki okafelkowany, marmurowo, jakiś taki, nie wiem. Ale tu jest to normalne, także my jak przyjechaliśmy tutaj, to byliśmy zachwyceni tymi otwartymi kominkami, bo po prostu fajnie jest mieć żywy ogień w pokoju, także nic, czyścimy ten komin. Możemy sobie przynieść worek z roboty. Dobrze jest. Sylwia! Ono! Widziałeś, jak ja to wymyśliłem? Ja nie mam worków w domu. No. Ale jestem sprytny, nie? Cholery. No, to akurat później tutaj wytrzesz ładnie, pięknie kurze. Razem z tym lustrem. Ja nie wycieram kurzy. Ustaliliśmy raz na zawsze, że nie wycieram kurzy. Ale ustaliliśmy raz na zawsze, że posprzątasz łazienki. Ja nie sprzątasz, a ja muszę A kto sprząta ostatnią łazienkę? To sprzątam czy nie sprzątam? Nie sprzątam. Sprzątam. Już nie wsadzę tych kwiatów, kobieto. Uspokój się, bo to będzie sadzoneczka na następne. Nie ma miejsca. No, pierdolisz. Przechodzimy do następnej fazy. To co? To co za sypę ze sprężynką? Po narzędziach.
Wracaj. Ale widok niezły. No nic, muszę iść po narzędzia i spróbować ściągnąć to obejmę. Zobaczymy. Dobra, czcimy ten komin, kurde i tyle. Można znowu palić. Yeah. No i właściwie tyle. Młody mnie tam nagrywał dronem, jak czyściłem ten komin. Borog jak lądował, gdzieś tam próbował przed Lenoxem go uchronić. Nie lata często, także gdzieś tam go źle złapał, pociął sobie trochę rękaw. No przygody muszą być. Chyba czas na po prostu chwilę relaksu. Szarpnąć jakiegoś browara i pocieszyć się na ogródku pogodą. To jak ten łańcuch wystawał, nie było szczelnie zamknięte i widzę, że trochę się nasypiło. No i to by było na tyle przygody z czyszczeniem komina. Kominek gotowy na długie zimowe wieczory. I powiem wam szczerze, już nie chce mi się tego płotka robić. Zostawię go sobie na później. Lenox, hopie, złoty. I proszę ja was, proszę mi też jakieś gadżety do GoPro. Display mode. I three-way taki grip arm. Rozpakuję to następnym razem i wam pokażę, już nie będę zanudzał. No i to by było na tyle. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, kochani i... No i tyle. Do następnego razu, hej!